Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, kto 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, kto ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i drodzy bracia, dziś chyba nieprzypadkowo, ale opatrznościowo Bóg roztacza przed nami w pierwszym czytaniu obraz kobiety. Możemy ją nazwać niewiastą dzielną. W starym tłumaczeniu określa się ją jako kobietę silną. Kto znajdzie taką kobietę, zyskuje skarb większy od pereł. Musimy przyznać, że doskonała, dzielna niewiasta wprawia nas dzisiaj w zakłopotanie. Pochwała tej kobiety w Biblii wskazuje, że wartość tej kobiety nie wynika z wyglądu zewnętrznego, ale jest doceniona za to, co robi. Bóg przestrzega nas, by nie ufać tylko wyglądowi zewnętrznemu, bo jest wartość ważniejsza od urody. Istnieje bogactwo, które ma wagę większą niż wszystkie inne. Istnieje piękno, które nie dotyczy ciała. Jej bogactwo to harmonia, urok i godność, które z latami nic nie tracą.
Autor natchniony każe nam dzisiaj szukać takiej kobiety. Czy rzeczywiście na darmo jest dzisiaj szukać takich niewiast dzielnych, takich na miarę królowej, młodziutkiej, mądrej, dojrzałej duchowo Jadwigi Andegaweńskiej? Czy takiej na wzór Matki Teresy, która po ulicach Kalkuty ratowała dzieci i trędowatych? A może na miarę Joanny Beretty Molla, włoskiej lekarki, która poświęciła swoje życie dla ratowania córki? Emilii Plater, wojowniczej bohaterki powstania listopadowego? A może w końcu Stanisławy Leszczyńskiej, cichej akuszerki, która w obozie w Auschwitz uratowała 3000 dzieci? Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Ta dzielna niewiasta nie ma nic wspólnego z tymi wulgarnymi, obscenicznymi, z bluźnierczymi napisami kobiet, matek, córek, sióstr z ulic naszych miast. Bezbożny świat posiadł nienawiść w stopniu doskonałym. Plwają na siebie i żrą jedni drugich, jak pisał Mickiewicz. A miłość? Miłość chodzi i płacze po ulicach naszych miast, bo została wypędzona z rodzin, rządów, szkół, szpitali, kościołów. Miłość chodzi po błocie niechciana. Dlaczego tak się nienawidzimy? Dlaczego tyle nienawiści w naszej ojczyźnie do bezbronnych, chorych dzieci, które przecież nie mogą się bronić? Dlaczego krzyczycie tolerancja i chcecie uczyć mnie fałszywej tolerancji? A ja zawsze grzech będę nazywał grzechem. Aborcja jest złem, jest grzechem. Aborcja jest piekłem dla kobiety. Jest zabijaniem najpierw dziecka, a potem mści się na samej kobiecie i zaczyna zabijać jej psychikę. Bracia i siostry, sprawa aborcji to nie jest sprawa polityczna, to nie jest sprawa światopoglądu, to nie jest sprawa kościelna. Sprawa aborcji jest podkopaniem prawa naturalnego, jest uderzeniem w godność każdej istoty ludzkiej, każdego człowieka. Jeśli dzisiaj będziemy mówić o aborcji dla wszystkich i o każdej porze, to za kilka czy kilkanaście lat zobaczycie kolejne protesty z napisami prawo wnuczka czy prawo córki i syna do tego, żeby zabijać swoich chorych, starszych rodziców, dziadków. Być tolerancyjnym to nie patrzeć na grzech i pogłaskać złoczyńcę, ale mieć odwagę powiedzieć, że tego nie wolno robić, nie wolno zabijać, bo to jest złem. Bóg jest tolerancyjny, bo przebacza grzechy, ale Bóg również i sądzi. Bez uznania zła nie ma przebaczenia. Chciałbym podzielić się świadectwem w moim życiu. Byłem klerykiem
na 5. roku, kiedy w rodzinnej parafii w Stalowej Woli ksiądz powiedział mi, żebym poszedł do chorego zanieść komunię świętą. Mówi, idź, nie trzeba spowiadać tej kobiety, bo nie prosi o spowiedź, tylko o samą komunię, dlatego jako kleryk poszedłem. Udzieliłem komunii świętej, pomodliliśmy się razem i ta kobieta zaczyna mówić, muszę coś księdzu powiedzieć, co nie daje mi spokoju. Mówi, w młodości zabiłam własne dziecko. Dopuściłam się aborcji i dzisiaj jestem wrakiem człowieka. Nie ma dnia, w którym bym nie myślała o tym, że zabiłam dziecko. Miała tak silne lęki, była w takim niepokoju, w takich wyrzutach sumienia, że błagała mnie, żebym nie wychodził, trzymając mnie za rękę, mówiąc, niech mi ksiądz pomoże. Jej łono, które miało być najbezpieczniejszym miejscem dla jej dziecka, stało się cmentarzem. A później, chodząc po kolędzie, pamiętam kolejna sytuacja, kiedy kobieta dzieli się swoim życiem i mówi, proszę księdza, kilka lat temu mój syn zginął w wypadku. Jestem człowiekiem samotnym, ale największą tragedią jest to, że powinnam mieć dwoje dzieci. Zabiłam dziecko. Odebrałam mu życie i Bóg zabrał mi to drugie. I mówi, to jest dla mnie największa kara. Bo dzisiaj pewnie byłabym babcią, szczęśliwym człowiekiem. Płaczę codziennie. Bracia i siostry, to o czym się uczyłem w seminarium, to o czym czytałem, to mogę dzisiaj rzeczywiście powiedzieć, że aborcja jest piekłem dla kobiety. Ileż kobiet oskarżających się podczas spowiedzi, po wielu latach, sumienie nie daje im spokoju. Bóg im wybaczył, ale wyrzuty sumienia nie dają im spokoju i spowiadają się o tym na każdej spowiedzi. Zabiłam dziecko. Dlaczego tak się dzieje? Że w imię źle pojętej wolności z jednej strony bardzo chcemy korzystać z tego zaproszenia Boga. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I rzeczywiście chcemy czynić sobie ziemię poddaną, ale czynimy to bez prawa Bożego. Jakżeśmy się dali uwieść szatanowi, który powiedział w raju do człowieka, jeśli mnie posłuchacie, staniecie się jak Bóg i będziecie umieli odróżniać dobro od zła. Nie potrafimy odróżniać dobra od zła. Jeśli odrzucę Boga, jeśli odrzucę Ducha Świętego, nie będę potrafił odróżnić i powiedzieć, co jest dobra, co jest złe. Jak to możliwe, że tyle naszych sióstr, katoliczek, ochrzczonych po sakramencie bierzmowania, po 2 godzinach katechezy w tygodniu przez kilkanaście lat, dochodzi do takiej degradacji duchowej i moralnej z takimi napisami i z takim językiem? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. To obraz człowieka, który zakopał swój talent. Człowiek ten miał fatalny obraz Boga, swego Pana. Jego współsłudzy pracują, zarabiają, wykorzystują maksymalnie czas. Nie myślą o tym, czy Pan jest dobry, czy zły.
Natomiast zły obraz patrzenia tego człowieka sprawia, że ten człowiek traci zdolność pomnażania tego, co otrzymał na początku. Kiedy Pan jest daleko, wszystko może się zdarzyć w głowie sługi. Mówiąc inaczej, kiedy chrześcijanin zaczyna myśleć, że milczenie Boga oznacza jego nieobecność, zaczyna się powoli zmniejszać jego zaangażowanie religijne. To jest odwrotność nawrócenia. Brak modlitwy codziennie, niedzielnej mszy świętej sprawiają, że zaczynamy stawać się jałową glebą. Ale nie na początku zdajemy sobie z tego sprawę. XVI-wieczny mistyk, poeta, ksiądz Angelus Silesius mówił: oko, które nie odmawia sobie przyjemności, w końcu staje się ślepe. Nie widzi niczego poza sobą. W 19 rozdziale Łukaszowej Ewangelii Pan Jezus mówi o ślepocie mieszkańców Jerozolimy, nad którą płakał, że nie poznała czasu Jego przyjścia. O gdybyś i ty poznało w ten dzień, co służy pokojowi, ale teraz zostało zakryte przed twoimi oczami, powalą cię na ziemię i twoje dzieci i nie zostawią w tobie kamień na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. W końcu pod wpływem tej oziębłości religijnej następuje rozkład życia Bożego w człowieku. I taki człowiek przypomina sługę z dzisiejszej Ewangelii, który krzyczy: wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Taki człowiek chce dzisiaj powiedzieć Bogu: wiem, że jesteś potężnym, ale narzucasz mi swoje bezsensowne reguły, które gdy tylko się przebudziłem, wreszcie wyrzuciłem na strych mojego domu. Dochodzimy do absurdu, do tego, że człowiek dzisiaj zaczyna walczyć przeciw Bogu. Człowiek zaczyna walczyć z przykazaniami Bożymi, z przykazaniem nie zabijaj. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Gdzie jej szukać? Kobiety, matki, która kocha życie, nie odbiera, ale daje życie ze swego ciała. Chroni, karmi, jest ciepłem i całym światem swego dziecka. Ciągle szukam takiej niewiasty, o której dziś mowa. I na koniec powtórzę za poetą. Noszę tylko twoje zdjęcie i coraz bardziej za tobą tęsknię. Wstępuję na cmentarz i czytam ten sierocy napis. Ty się módl za nas, bo już jesteś święta. Pamiętaj o nas, jak mama pamięta. Ja tak wierzę, a ty jesteś kochana, bo czynisz to zawsze. Braknie słów, bo o matce napisać tomy to za mało. Bo najpiękniejsze powołanie i nagroda dla kobiety to od własnego dziecka usłyszeć jedno słowo: mamo.